Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochane dzieci, razem z misiem Plustkiem. Bardzo serdecznie Was witamy, Waszych rodziców i tych, z którymi jesteście tam po drugiej stronie. Plustek zawsze jest ciekawy, kiedy tam zagląda do Was, kto tam z Wami jest. Więc cieszymy się, że tam jesteście. Dzisiaj jest niedziela. Pewnie byliśmy w kościele na mszy świętej. Niedziela to bardzo ważny dzień. Jak sama nawet ta nazwa dnia tygodnia mówi, niedziela, niedzielę. Niedzielę żadnych obowiązków nie robię, nie wykonujemy jakiejś pracy niepotrzebnej. Wielu rodziców nie idzie w tym czasie też do pracy, nie pracują przy jakichś maszynach, przy kombajnach. Nie powinniśmy też w niedzielę robić zakupów, dlatego że wtedy, w tym czasie ktoś musi tam pracować. W niedzielę oddajemy Panu Bogu chwałę. Przychodzimy do Niego i się modlimy wspólnie. Tak jak my dzisiaj uczyniliśmy to też z Plustkiem i byliśmy na mszy świętej i tam się modliliśmy też i za Was. Cieszymy się, że jesteście i że chcecie się też teraz wieczorem pomodlić na naszym wieczornej dziesiątce różańca. No i najważniejsze, co będę mógł Wam za chwilę też uczynić, to właśnie błogosławieństwo. A może dzisiaj na koniec ktoś się zdecyduje, żeby nam się przedstawić, powiedzieć skąd jest. Plus tak by chciał Was też zobaczyć, poznać, usłyszeć. Może ktoś na koniec to zrobi, więc po modlitwie spróbujemy z kimś się połączyć, tak jak już kiedyś to zrobiła Marysia z posady. Więc rozpocznijmy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I rozważmy dzisiaj taką tajemnicę dziesiątki różańca, jaką jest zmartwychwstanie. Pan Jezus naprawdę żyje. Pomimo tego, że został ukrzyżowany, ale On naprawdę żyje, zmartwychwstał. Dlatego niedziela jest dla nas tak ważnym, wspaniałym dniem, że nawet jeśli umrzemy, to my też, wierząc w Pana Jezusa, razem z Nim, tak jak On, zmartwychwstaniemy. Myślmy o tym teraz podczas tej modlitwy i dziękujmy Panu Jezusowi za to, że zmartwychwstał. Spróbujcie to sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać, kiedy strażnicy byli przy grobie, było być może jeszcze ciemno, chociaż mówimy, że to poranek zmartwychwstania, ale poranki też są ciemne nieraz, więc strażnicy patrzą, a tu nagle grób się otwiera, kamień się odsuwa i wychodzi światłość, wychodzi Jezus. Spróbujmy to sobie podczas tej dziesiątki różańca wyobrazić, to znaczy rozważajmy tajemnicę zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo naszych rodzin, módl się za nami. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za cały ten dzisiejszy dzień, za to, że niedziela jest dla nas dniem pełnym radości, w którym przypominamy sobie, że Ty zmartwychwstałeś. Dziękujemy Ci za to, że te z nas, te z dzieci, które już były w pierwszej komunii świętej, mogły Cię przyjąć pod postacią chleba, Twojego ciała. Dziękujemy Ci, że mogliśmy słuchać Słowa Bożego, Ewangelii, Pisma Świętego. Dziękujemy Ci, że już dzisiaj nas kapłan pobłogosławił. To znaczy, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że mieliśmy dzisiaj co jeść. Był obiad, śniadanie, kolacja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Tu w górach dziękujemy Ci za to, że już śnieg pada, że już za oknem jest biało. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu. Dziękujemy Ci też za to, że dzisiaj chociaż nasi skoczkowie nie wygrali pucharu tego w skokach, ale wszyscy bezpiecznie wylądowali i nikomu nic się nie stało, bo Twoi aniołowie, stróżowie przy nich byli. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to. I jak zawsze dziękujemy Ci za naszych rodziców, dziękujemy Ci za rodzeństwo, za to, że możemy już pójść spać i rano wstać. Prosimy Cię właśnie, żeby ta noc była pełna ciszy, pokoju, by Twoi aniołowie czuwali przy nas. Dziękujemy, prosimy Cię, Panie Jezu, abyś nas nie zostawiał, abyśmy byli dobrzy jak Ty. I przepraszamy Cię za wszystko, czym Cię dzisiaj być może zasmuciliśmy. Może komuś nie chciało się pójść na mszę świętą i marudził albo wiercił się na mszy świętej.
albo pytał, kiedy już będzie koniec, to Cię, Panie Jezu, mogło zasmucić, bo Ty tak bardzo czekałeś na to spotkanie z nami na mszy świętej. Przepraszamy Cię za to. Prosimy Cię teraz, aby aniołowie nasi byli z nami, pozostali. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Wieczny odpoczynek racz wszystkim zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A teraz pobłogosław dzieciom, Panie, Boże Ojcze, spraw, by każdy odkrył Ciebie i doświadczył Twej miłości, tak na ziemi, jak już w niebie, pełen Twojej obecności. Poślij także swego Ducha, by, gdy trudne będzie życie, dzieci chciały głosu Twego słuchać. Niech to sprawi Duch Pocieszyciel. Chroń, wspomagaj, kiedy dzieci myślą, że są same, i doprowadź je do nieba, przez Chrystusa Pana. Amen. Przyjmijcie teraz, kochane dzieci, najważniejsze, co Wam my, kapłani, możemy dać, a więc błogosławieństwo, by nic złego nigdy Wam się nie stało, by Pan Bóg Wam czynił dobrze przez ten znak krzyża w sakramencie kapłaństwa, a więc błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci uczyniły ładny znak krzyża, co najmniej tak jak to czynicie zawsze, rano i wieczorem, i tak jak na naszej modlitwie to czynicie, a Plustek tam to wszystko ogląda. Kochane dzieci, tutaj w tej góralskiej kaplicy, w której jestem, jeszcze w Zakopanem, tam za moimi plecami, tam gdzie teraz się ogląda też Plustek, tam są takie różne, jak możecie widzieć, korale, krzyżyki, medaliki. To są tak zwane dary, wota, które przynieśli tutaj ludzie, bo zostali przez Pana Boga w czymś wysłuchani. Bardzo o coś prosili. Bardzo, ale to bardzo prosili. I przez Matkę Bożą Pan Jezus dał im to. Może ktoś był bardzo chory, że lekarze mówią, my już nic nie możemy zrobić. A oni właśnie wierzyli, tak, wierzyli tak mocno. I wtedy Pan Bóg dał im zdrowie. I w zamian za to przynieśli Panu Bogu tutaj, jak widzicie, jakieś swoje różańce, medaliki, krzyżyki. Tak, właśnie tak. Więc pamiętajmy, że wiara w Pana Jezusa, jeśli jest mocna, to wtedy doświadczamy Jego prawdziwej obecności. A żeby nasza wiara była mocna, to trzeba się codziennie modlić. Dlatego bardzo się cieszymy, że jesteście i że się modlicie razem z nami. No dobrze, to spróbujemy kogoś tutaj zaprosić teraz. Może się uda. Zobaczymy, kto by chciał tutaj do nas dołączyć. Jeśli tam jest jakieś dziecko po drugiej stronie, o, patrzymy, to nam się być może tutaj zaraz pojawi i przedstawi i powie, skąd jest. I no, zobaczymy. A jak nie, no to nie. To innym razem. Najważniejsze, że się wspólnie modlimy, że Was tutaj tyle jest, tyle dzieci, tyle w różnym wieku kochanych dzieci, że tu przychodzi i modli się. Z tego
najbardziej się cieszymy. Najbardziej się cieszymy. No to spróbujemy tutaj jeszcze kogoś znaleźć. Ostatni raz może nam się... Proszę bardzo, dołączamy. I zobaczymy, czy ktoś tam po drugiej stronie jeszcze nam się zgłosi z dzieci. A może w przyszłości zróbmy tak, bo być może ktoś się wstydzi albo boi, chociaż nie ma czego. Przecież ten misio nie jest taki groźny. Ale w przyszłości, gdyby ktoś chciał na przykład, to niech króciutko w komentarzu pod koniec modlitwy napisze, że na przykład Amelka lat 7 chce wziąć udział, chce się przedstawić albo nam powiedzieć jakąś modlitwę. Może właśnie znacie jakieś modlitwy, którymi zawsze się modlicie. Więc wtedy Was zapraszamy. A Plustek byłby chętny, jeśli mógłby kogoś też jeszcze tutaj zobaczyć i poznać. Nocy wyśpijcie się, bądźcie grzeczni, słuchajcie Waszych rodziców już dzisiaj, jak zawsze, a jutro w szkole Waszych nauczycieli albo w przedszkolu. Bądźcie posłusznymi dziećmi, bo Pan Jezus bardzo chce Wam błogosławić, ale też chce, żebyście były posłuszne swoim rodzicom, wychowawcom, babci, dziadkowi, wszystkim, którzy o Was dbają i Was tak bardzo kochają. Z Panem Bogiem, szczęść Boże i dobranoc. Niech Wam się aniołki i całe niebo przyśni. I do zobaczenia jutro, jak Bóg da, o 19:15. Jeszcze raz z Panem Bogiem. Plustek się Wam ładnie ukłonił. Jeszcze raz. Jeszcze raz, ale się kłania. Dobranoc. Pozdrawiamy Was z Zakopanego, spod Giewontu.